przyniosłem ze sobą taką cudowną rzecz. To jest ta cudowna rzecz. Jako taka ilustracja do dzisiejszej liturgii. Ktoś może zapytać, a co w niej jest cudownego? No, przede wszystkim kolor. To na pierwszy rzut oka widać. Gdybym miał się pokusić na określenie, to taki marokański albo grecki, może błękit. Piękny kolor, przywołujący, to teraz tego nie będzie widać, ale w ciągu dnia, dzisiaj piękna pogoda, przywołujący niebo, niebiański, cudowny, tak możemy powiedzieć. Cudowne jest również w tym przedmiocie to, że jest bardzo prosty. Nie trzeba jakiejś wyrafinowania, ale po prostu bierze się to do ręki, intuicyjnie wiadomo, jak się tym posłużyć. Nie trzeba studiów kończyć, to jest przedmiot dla każdego. Dzisiaj tak narzekamy, że dzieci nie potrafią pewnych rzeczy zrobić i człowiek się zastanawia, no potrafią komórkę obsłużyć, a czegoś takiego by nie potrafili? Myślę, że cudowność tego przedmiotu jest również i w tym właśnie, że jest taki prosty. Prosty w zastosowaniu. Każdy go może wziąć do ręki, bez wyjątku. Każdy, mały czy duży, wykształcony czy niewykształcony, może się nim posłużyć. Coś cudownego po prostu. Kolejna rzecz, która jest cudownością tego przedmiotu, to jest to, że on, tak jak powiedziałem, w zamierzeniu, z którym go tutaj przyniosłem, ilustruje dzisiejszą liturgię słowa. Powiedziałbym wręcz, że stoi jakby na skrzyżowaniu tych tematów, które nam przynosi dzisiaj Ewangelia. Takie dwa przede wszystkim motywy dzisiejszej Ewangelii to jest służebność. Nie przyszedłem, żeby mi służono, ale żeby służyć. I to myślę, że jak najbardziej kojarzy się. Nie tylko to, ale kiedy sobie pomyślałem, co kojarzy mi się ze służebnością, to no, mój wzrok padł właśnie na to. To mi kojarzy się ze służebnością. Dzisiaj Ewangelia mówi nam o tym uniżeniu i tak sobie pomyślałem, ta uniżoność, to bycie ostatnim, czy ja w ogóle zauważam to? Dzisiaj Ewangelia wzywa nas do tego, byśmy naśladowali Chrystusa w tym uniżeniu. Do końca uniżył się Chrystus. Czy my potrafimy choć trochę wejść w to uniżenie? Ale jest jeszcze jedna ważna rzecz, czy my zauważamy tę tajemnicę i tę prawdę uniżenia w Kościele? Czy też, no właśnie, jesteśmy jak ci apostołowie z dzisiejszej Ewangelii. Tak celujemy bardzo wysoko. Chcielibyśmy najlepiej w tym pierwszym rządku, jak najbliżej. Czy też potrafimy odczytać również i te słowa dzisiaj Jezusa, które proponuje każdej, każdemu z nas, życie w uniżeniu. Życie, trzeba byłoby powiedzieć, w świetle dzisiejszej Ewangelii, wartości uniżenia. Czy my to zauważamy dla siebie, ale czy też zauważamy ten skarb służby uniżenia innych? I tak zaraz rodzi mi się takie pytanie, które, jeśli mam rekolekcję dla dzieci czy młodzieży, pytam wprost, a kiedy ostatni raz modliłeś się czy modliłaś się za tych, którzy ci służą? No najczęściej w stosunku do dzieci to są panie sprzątaczki w szkole. Czy my się zastanawiamy w ogóle nad posługą takich osób, które przecież są pośród nas? Czy my im dziękujemy, kiedy ostatni raz podziękowałem za to, że ktoś mi usłużył? Wartość służby, bo w ich pracy, w ich posługiwaniu jest też ukryty Chrystus. Chrystus, który do nas przychodzi właśnie pod taką pokorną i uniżoną postacią. Kiedy patrzę na ten cudowny przedmiot, to widzę w nim również i tę cudowność, że on nam właśnie opowiadał o Ewangelii, o tej drugiej jakby części, o której jest dzisiaj mowa, taki wielki temat rozmowy z Jezusem, modlitwy z Jezusem. Czy my chcemy, dążymy do tego, żeby się modlić z Jezusem, rozmawiać z Nim, słuchać Go? Rzeczywiście jest nam potrzebne zainteresowanie tym, wzięcie tego tematu do ręki,
obrócenie go, zastanowienie się, gdzie go mogę wykorzystać, znalezienie się też czasem we dwójkę, nie tylko samemu, wszystko samemu, ale umieć też podzielić się tym. Czy ja potrafię znaleźć się obok tego, który jest ze mną? Czy moja modlitwa rzeczywiście jest taka, chociaż czasami może być błądząca? Jezus dzisiaj mówi apostołom, tak, możecie to, ale tak naprawdę błądzicie. Oni jeszcze myślą cały czas po ludzku. To jest jeszcze ten etap ich życia z Jezusem, kiedy są przed męką, przed zmartwychwstaniem. Oni jeszcze nie wiedzą, że ten kielich, o który Jezus pyta, to jest kielich męki. To jest ten kielich Sogrójca. Oni jeszcze nie wiedzą, że ten chrzest, o który on pyta, to jest ta, powiedzielibyśmy może i tak na wyrost trochę szumnie, to jest ta łaźnia krwi. Śmierć Chrystusa. Kiedy my mówimy dzisiaj o chrzcie, mówimy o zanurzeniu w męce i śmierci, oczywiście i w zmartwychwstaniu Chrystusa. Oni jeszcze myślą, że to jest od tak doraźne, tak siądziemy, zjemy, wypijemy. Jeszcze mają w pamięci być może te wydarzenia z nad Jordanu, ten chrzest pokuty udzielany przez Jana Chrzciciela. Oni to jeszcze traktują od tak sobie. Jezus mówi, tak, będziecie mieli uczestnictwo w tym krzyżu, będziecie mieli uczestnictwo w tym kielichu, będziecie mieli uczestnictwo i w tym chrzcie. Jednak nie troszczcie się o to, gdzie będziecie w przyszłości. Troszczcie się o to, czy rzeczywiście macie ze mną jedność. Czy rzeczywiście jesteście ze mną jedno. Czy rzeczywiście pójdziecie za moim głosem i dotrzecie tam, gdzie Ojciec wam przygotował miejsce. Czy wykorzystacie wszystkie te środki, które macie, żeby rzeczywiście odnaleźć się w tej wspólnocie, do której Bóg Ojciec sam chce was doprowadzić. Dzisiaj pochylamy się nad liturgią i tak naprawdę pewne rzeczy mogą nam opowiadać o Bogu. Nie trzeba jakichś wielkich przedmiotów, nie trzeba wielkich pielgrzymek, żeby rozbudzić swoją modlitwę. Wystarczy taka śmiatka, szufelka. Ona stoi na przejściu z mojego pokoju do przedpokoju. Ja się o nią przewracam co jakiś czas. I wtedy, kiedy się przewracam, wiem, że to Pan Bóg wzywa mnie do modlitwy. Dawno, w 90 roku, spotkałem taką kobietę, która mi, mogę tak to powiedzieć, objawiła swój sposób modlitwy. Ona położyła nożyczki właśnie na progu między kuchnią a pokojem i powiedziała tym nożyczkom, wy macie mi przypominać o Panu Bogu. Proste nożyczki. Dla mnie to jest miotełka, szufelka. Każdy z nas, jak tu jesteśmy, może znaleźć takiego swojego przyjaciela, w cudzysłowie, który będzie nas zapraszał do modlitwy. Nie trzeba wiele. Jednak za każdym razem trzeba się odważyć na to, żeby podejść do Jezusa, skierować do Niego słowo. To jest początek modlitwy. Kiedy zauważamy, że Jezus jest z nami, że zauważamy, Jezus idzie z nami przez całe nasze życie. On, możemy nawet to tak powiedzieć, nieustannie czeka na to, żebyśmy Go zaczepili. I tu jest początek naszej modlitwy. Nie muszą być jakieś wielkie, spektakularne przemiany. Wystarczy prosty przedmiot, który postawimy na swojej drodze i który, mówiąc w cudzysłowie oczywiście i z humorem, poprosimy o to, żeby nam o tej modlitwie przypominał. On nie zastąpi naszej modlitwy, to nie będzie nasza modlitwa, ale nam przypomni, że to Pan Bóg stoi i czeka. Czy mamy jakieś pytanie, żeby Mu zadać i czy mamy dość odwagi, żeby pozwolić Mu mówić, nawet wyprowadzać nas z błędów, jakie sami może tak nieświadomie weszliśmy. Amen.